Cześć. W poprzednim odcinku wideobloga doszliśmy do momentu, kiedy stworzony obiekt człowieczek znalazł się na naszym świecie, na obiekcie dom. Dodaliśmy go ręcznie. Możemy sobie dodać jeszcze jednego człowieczka. New człowieczek, prawda? Ciach jest. New człowieczek, ciach jest. Nic się z nimi nie dzieje, dlatego że nie oprogramowaliśmy jeszcze ruchu. No ale teraz tak. Jak oprogramować ruch? Tu już przestajemy klikać, zaczynamy programować tak naprawdę. Czyli wchodzimy sobie w klasę człowiecze, klasę, prawda, bo z tej klasy powstały trzy obiekty. Obiekty, jak przypominam, no, są reprezentacją już fizyczną, już konkretnym egzemplarzem, można powiedzieć, pewnej klasy obiektów. Tak jak no, człowiek w życiu codziennym, na przykład Marian, Wanda, Teofil, no, są obiektami właśnie klasy człowiek. No i teraz ten nasz człowieczek no, nie ma żadnych funkcji na razie, chociaż no inaczej, ma już pewne funkcje, ponieważ dziedziczy po klasie aktor, czyli ma te funkcje, które ma klasa aktor. Chociażby to, że jest obrazek, no, że go tutaj widać, nic nie programowaliśmy, a to jest. Za to odpowiedzialna jest klasa aktor. No, ale chcemy więcej, chcemy, żeby się poruszał. Klasa aktor daje nam możliwość poruszania, ale myśmy jeszcze tego poruszania nie oprogramowali. No więc wchodzimy sobie w człowieczka, dwa razy mlask, mlask i pojawia się edytor kodu. Zaczynamy programować. No, dla większej czytelności zwiększę tutaj czcionkę, która jest 12, damy tutaj na przykład nawet 18, żeby było wszystko wyraźnie widać. No i, moi drodzy, mamy tutaj, no już wnętrze tej klasy, klasy człowieczek, przypominam. Na razie nie będę wszystkiego wyjaśniał. Tak krótko, tylko na szybko, co tu jest linia po linii. A właśnie, możemy sobie jeszcze włączyć numerowanie linii. O, display line numbers, ok. Więc w linii pierwszej mamy importowanie bibliotek Greenfoota. No właśnie, to jest dodatek do Javy Greenfoot. To są dodatkowe biblioteki, które możemy wykorzystywać. No i żeby je wykorzystać w języku programowania, musimy je zaimportować, wczytać. W przypadku języka C, C++, jeżeli ktoś miał z tym do czynienia, no to było coś takiego, dołączanie na przykład IO stream w języku C++ na przykład, albo include std lib h w języku C. Tutaj jest podobnie, jest tutaj tylko słówko import zamiast include, no i troszeczkę inaczej te nazwy bibliotek, ale idea jest ta sama. Dołączamy biblioteki po to, żeby korzystać z możliwości już oprogramowanych w Greenfoocie. Następnie mamy komentarz i to komentarz specjalny, komentarz tworzący dokumentację. Na razie o dokumentacji w Javie sobie jeszcze nie mówimy, więc pominiemy ten komentarz. Niech sobie będzie, nie będę go usuwał, ale uznajemy, że to jest komentarz, to jest coś nieistotne, to jest opis. Opis, którego zresztą w dodatku potem może powstać piękna dokumentacja. No, tutaj można przełączyć, prawda, na dokumentację. I mamy dokumentację do naszego człowieczka. No ale ta dokumentacja oczywiście nie jest jeszcze w pełni zbudowana, ponieważ no, nie wypełniliśmy pewnych pól tej dokumentacji. No więc wracamy do kodu źródłowego. No i znajduje się tutaj od linii 9 do linii 19 klasa człowieczek. Klasa człowieczek, która jak widać jest to klasa publiczna, tym się nie będziemy na razie zajmować, klasa człowieczek, która rozszerza możliwości aktora. Extends, prawda, rozszerza możliwości, dziedziczy po aktorze, mówiąc troszkę innym słownictwem, słownictwem programowania obiektowego, dziedziczy możliwości aktora. Dlatego jak ktoś uważny i przyjrzy się tutaj w dokumentacji, to nasz, o właśnie, tu mamy różne dziwne możliwości, które on odziedziczył. Na przykład możliwość move, tak? Za chwilę będziemy wykorzystać możliwość move, czyli przesuń się. Możliwość turn, prawda? Obróć się. Albo obróć się w kierunku. No, różne inne, czy get x, get y, prawda? Różne metody, to się nazywa metody takie, które posiada. Tak jak zwykły człowiek. Pomachaj ręką, obróć się, idź, powiedz coś. No, tutaj ta klasa ma swoje metody, których wcale nie oprogramowaliśmy, a jednak są. Są, dlatego, że one są właśnie dziedziczone z klasy aktor. Z klasy aktor wchodzącej w skład bibliotek Greenfoota. Jeszcze wyżej, prawda?
odziedziczyło to z kolejnej klasy nad klasy. Tak jak człowiek może być pod klasą na przykład do klasy istoty żywe i wtedy będzie dziedziczył po nim te pewne metody, które na pewno będzie miał wspólne, powiedzmy, ze zwierzęciem. Na razie wracamy do kodu źródłowego i mamy tutaj klasę człowieczek rozszerzającą możliwości klasy aktor. No i od linii 10 nawias klamrowy jest początek, do linii 19 nawias klamrowy koniec klasy. Moja klasa zawiera na razie jeszcze bardzo niewiele. Zawiera komentarz do dokumentacji i zawiera metodę akt. No, działaj, może tak można tak powiedzieć. Wykonaj działanie. I taki człowieczek, taka klasa, powiedzmy należąca do jako podklasa klasy aktor, ma tą metodę wywoływaną w kółko przez Greenfoota. Greenfoot zajmuje się tym, że metoda, akt jest wywoływana wielokrotnie. Prawda? Za każdym, jakby można powiedzieć w dużym skrócie, cyklu procesora. Oczywiście to nie jest jednoznacznie z cyklem procesora, ale można powiedzieć, że w takim kółeczku, prawda? Jeżeli mamy tutaj na ekranie trzech człowieczków, mamy zrobiony run, nie ma pauzy, no to ich metody akt są wykonywane po kolei, prawda? Po kolei w kółeczko. No ale te metody akt dla całej klasy człowieczek, z których tamte nasze ludziki zostały zbudowane, jest pusta ta metoda. No więc nic się nie dzieje, ludziki stoją. No, ale możemy sobie tutaj, proszę bardzo, dopisać przesuń, tak? Metodę przesuń. Przesuń i tu podamy na przykład trzy kroki. Jest to metoda, właściwość, no, człowieczka, klasy człowieczek. Nie mamy tu nigdzie opisane, co to znaczy, bo dziedziczy ją z klasy aktor. Jakoś to napisali twórcy Greenfoota. Jak? W tej chwili się tym nie przejmuję. Jest i działa, więc mogę ją wywołać. Czyli ten mój obiekt człowieczek ma wewnętrznie wywołać sobie funkcję, metodę, działanie, przesuń się o trzy pola na naszym ekranie. No i spróbujemy, co się dzieje. Zamykamy, kompilujemy. No, człowieczki zniknęły, bo muszę je potworzyć, prawda? Czyli dajemy new człowieczek, powiedzmy na razie 2 i run. O, ludziki już chodzą. No, mało ciekawie chodzą, bo doszły do ściany i nie oprogramowaliśmy jeszcze, co w przypadku zderzenia ze ścianą. Greenfoot domyślnie wtedy zatrzymuje człowieczka. Dalej już nie idzie. Jeżeli chcemy, żeby zrobił coś innego, musimy to oprogramować. No ale spróbujmy na razie, zanim zrobimy odbijanie się od ściany, spróbujmy zmniejszyć na przykład tutaj krok do 1. Tak? Czyli zmieniamy compile znowu. Tu jest ten sam przycisk do kompilacji, co tam, obojętnie. I no, znowu niestety człowieczki nam zniknęły. Troszkę to denerwujące, zaraz temu będziemy zapobiegać. No ale ustawiamy człowieczki, run i idą. Teraz idą wolniej, ponieważ polecenie move, no, otrzymało parametr 1, a nie 3, idzie wolniej. No i w ten sposób oprogramowaliśmy już pierwszą możliwość klasy człowieczek.